Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 9 maja, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Cała dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest taką pociechą dla uczniów Pana Jezusa, że po okresie prześladowań, po okresie ucisku przyjdzie taki czas, kiedy będą mieli wytchnienie, kiedy Pan Bóg wynagrodzi każde ich cierpienie. Jezus mówi, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, a smutek wasz przemieni się w radość. I przypomina mi się taka scena z dzieciństwa, kiedy dziecko idzie z mamą do lekarza, kiedy musi otrzymać zastrzyk i oczywiście protestuje, bardzo się boi i mówi, mamo, nie, proszę. I mama mówi, słuchaj, to tylko małe ukucie. Później będziesz zdrowiutki, później pójdziemy na lody i wszystko będzie w porządku. I również, kochani, w naszym życiu Pan Jezus mówi, że przychodzi takie cierpienie, które nie będzie trwało wiecznie. Przejdziemy przez ten czas i będziemy mieli takie, no właśnie, zdrowie duchowe. I przypominają mi się tutaj słowa świętego Franciszka, który powiedział, rozkosz krótka, kara wieczna. Małe cierpienie, radość nieskończona. I rzeczywiście, kochani, kiedy Pan Bóg zaprasza nas do całej wieczności związanej z radością i ze szczęściem, to cóż to jest, to nasze cierpienie tutaj na ziemi? Kiedy komuś życzymy bardzo dobrze, to w Polsce śpiewamy 100 lat, a Pan Jezus oferuje o wiele więcej niż 100 lat, całą wieczność. I kolejny przykład, który jest w duchu dzisiejszej Ewangelii. Wyobraźmy sobie, że dziecko uczy się grać na skrzypcach albo na gitarze. Ćwiczy, piłuje te skrzypce albo brzdąka na tej gitarze nutki i patrzy z utęsknieniem za okno na swoich rówieśników i z taką zazdrością, że chętnie by samo się pobawiło razem z nimi, ale ono musi siedzieć tutaj i ćwiczyć. I w tym momencie wydaje się to takie trochę niesprawiedliwe i trochę takie uciążliwe. Natomiast później, kiedy dziecko zasmakuje, jaką radość daje muzyka, albo później, kiedy staje na scenie, kiedy wykona pięknie utwór muzyczny, kiedy wszyscy oklaskują, kiedy samo czerpie radość i również daje radość innym, to widzi, że rzeczywiście to miało sens. Nie żałuje ani jednej chwili ćwiczeń. Czy zdarzyło Wam się, kochani, kiedyś, że trwaliście na adoracji, na modlitwie, w takim skupieniu i być może za oknem słyszeliście, jak ludzie imprezują albo gdzieś tam za ścianą? Ludzie upijali się alkoholem, być może nawet były narkotyki, może jakieś przekleństwa. Być może tamci ludzie myśleli, że oni pełnymi garściami czerpią z uroków tego świata. Natomiast z politowaniem patrzyli na Was. Natomiast później, kiedy zobaczyliście, jak ich organizm musi odchorować, upomina się o swoje, po tej imprezie taki spadek napięcia, tak zwany kac czy coś podobnego, to nie żałowaliście tej chwili, dlatego że Wy jesteście wypoczęci, napełnieni mocą, nie mówiąc już o tej chwale Bożej, która czeka tych wszystkich, którzy trwają na modlitwie. A więc, kochani, nie żałujcie żadnej chwili, którą oddaliście Panu Bogu. Ten czas rzeczywiście ma sens, napełniacie się mocą Ducha Świętego. Poza tym jest takie przysłowie łacińskie finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Innymi słowy, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Skoro świat śmieje się z Was, to będzie taki czas, dzisiaj obiecuje to Pan Jezus w Ewangelii, że świat będzie żałował tego wszystkiego, co robi, natomiast Wy będziecie tymi, którzy odbierają słuszną nagrodę od Pana. Bardzo intrygujące są słowa z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi, jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Uczniowie zastanawiają się, czym jest właściwie ta chwila. I myślę, że najlepszym komentarzem do tej Ewangelii, do tych słów, są słowa z drugiego listu świętego Piotra Apostoła, który mówi: jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. A więc Pan Jezus daje czas po to, żebyśmy się nawracali. To, że Pan Bóg daje więcej czasu, być może zanim przyjdzie powtórnie, jest wyrazem Bożego miłosierdzia, że Pan Bóg daje jeszcze czas i jeszcze wciąż ma nadzieję, że ci wszyscy, którzy zbyt daleko odeszli od Niego, że jednak powrócą. Na zakończenie, kochani, wśród pięknie śpiewających ptaków, wśród niesamowicie pachnących bzów, chcę przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra. Thank you.